Witam was bardzo serdecznie, moi kochani, z tej strony Xazax i kontynuujemy naszą przygodę w Path of Exile. Jak powiedziałem, zwiedzimy sobie The Ledge. Jest to taka bardzo ładna lokacja, bardzo słoneczna, ale jak widzicie, nie brakuje na niej brzydkich potworków. Okej, co to jest? O, proszę, elegancko. Akurat zakupiłem sobie zwykły łuk. Zwykły niemagiczny łuk, żeby użyć na nim jakiejś esencji, ale nie miałem żadnej. A tutaj proszę, elegancko. Ło, i legenda nam poleciała, ale fajnie. Kurczę, ale się cieszę. Pierwsza moja legenda. Okej, 25 do zręczności, 28 do siły, 100 do accuracy rating. Wow. Wow, 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 ale zarąbiście. Kurczę, super. Dobra. I teraz sobie jeszcze ulepszymy łuk. Kurczę, 6 do 16. Mniej dipsa. Ale wydaje mi się, że jest znacznie lepszy. Mimo wszystko, że mam mniej dipsa. Wyciągniemy sobie z niego skille. I wrzucimy do łuku. I okej. Lecimy dalej. O, jeszcze level wbiłem na dodatek. Kurczę. Stan avoid... więcej... unikania stanów i... O kurde. I coś tam jeszcze. Nie pamiętam dokładnie co. Bo nie zdążę, że coś mnie tutaj zatrzymało. Chromatic Orb. Elegancko. Kurczę. Dobrze się odcinek bardzo, bardzo zaczyna. Portal Scroll. Akurat nie mam żadnego... Ale potworki ciekawe, kurczę, nawet nie zdążyłem ich za bardzo zobaczyć, bo szybko zabiłem. Kurczę, ale dużo bym dał, żeby mi legendarny poleciał łuk. Ale to chyba niemożliwe. Mamy waypointa! Elegancko. Bardzo dobrze mieć waypointa. Poleciał nam Lickstone. Kolejny, o, tu jakaś większa grupka. Trzeba naszej kwasowej chmury użyć. To już teraz troszeczkę podlewelowałem, to już naprawdę ciekawy DPS zadaje. A co dopiero jak troszeczkę to troszeczkę to podkręcimy później. To była elita, kurczę, ciekawe. Jakiś pasek. Jakiś fist. Czyli coś na pięść, coś w stylu... Nie wiem, tak jak jest w Diablo, te pięści od Monka. O, kurczę, łuk z trzema zielonymi slotami. To może być ciekawa opcja, bardzo. Chromatic Orb, super. Duża grupka potworów. Armor Scrap. To jest fajne, bo tu można ulepszać sobie pancerz. Jest tu dużo roboty przy tym ekwipunku. Naprawdę, można się fajnie bawić tym ekwipunkiem. I okej, mamy przejście do kolejnej lokacji. The Climb. Zobaczymy, co to będzie. Bo już szczerze mówiąc nie pamiętam. O, i na dzień dobry dwie fajne rzeczy. Mianowicie esencja Goatman. Plus misja dla Haku. Zaraz zobaczymy. Zaczniemy od esencji. O, uciekaj! Okej, mamy Essence of Vow. Large Mana Flask, super. Large Mana Flask to sobie od razu zidentyfikujmy. O kurczę, jakaś fajniejsza. Więcej recovery. Elegancko. Jeżeli użyjemy, to też nie usuwamy podpalenie, jeżeli mamy taki efekt na sobie. Kurde, super. O, przydałoby się już skoczyć do miasta, ale jeszcze nie. Okej, spróbujmy sobie użyć tej Essence of Vow na naszym łuku. Czemu nie mogę? Czy to jest normalny łuk? Gdzieś mi pisze, dlaczego nie mogę tego zrobić? Niestety nie. Może napiszcie mi w komentarzach. W ogóle nie wiem, czemu się zatrzymaliśmy i stoimy w miejscu. Jakiś lag?
Tak jest, lag. Jeżeli nie uda nam się zalogować. A, udało się. Okej, zaraz wracamy. Ale ładne skrzydełka ma ten gościu, ja pierdzielę. Ciekawe, ile takie kosztują. Okej, teraz spróbuj. Okej, udało się użyć, jak widzimy. 6 do 15, czyli mniej o 1. Spell damage zwiększony, physical damage zwiększony. Life on kill, mana on kill. Stun duration i accuracy rating. Ja mam szczerze, że nie wiem, co wygrać. Czy to ma trzy połączone sloty. Zobaczymy później, jak możemy to sobie użyć. Ale okej, teraz będę musiał z powrotem wrócić do tamtego miejsca. Ostatni mamy na The Climb. Nie, na The Ledge i trzeba będzie troszeczkę przebiec. Tak więc ja to zrobię i zaraz się widzimy. Okej, jesteśmy. Teraz nam został Haku, The Armor Master. I co musimy zrobić? Aha, reputację u niego można wbijać. Karui Spirit znowuż musimy tutaj podpierdzielić i wyprowadzić. Okej, wygląda tu bardzo ładnie, ale nie jestem pewien, czy to nie jest to samo, co było. Wow, jakie pułapki. Jestem w szoku. O kurde. Dobrze, że mamy Quicksilver Flask, tylko musimy go jeszcze sobie naładować. Okej, mamy naszego Rue. Musimy go ubić. W międzyczasie wbiliśmy level 10. O kurde. Bijemy się przy tym. Przy tym główienku. Okej, o, Plague Mask. To sobie podniesiemy. Ring. I dawać tego Karui Spirit. No, muszę w niego. Dobra. I uciekamy! Ty 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 ty. Ty 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 ty. Ślepy zaułek. Ty 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 ty. Tym razem on nie wydaje dziwnych dźwięków i nie wybucha, tworząc nam mopki. No więc może coś z tego będzie. Bardzo szybka misja się wydaje teraz, przynajmniej. Ciekawe jestem, jak to będzie wyglądało na kolejnych poziomach trudności. Okej, i oddaliśmy questa. Teraz dalej będziemy podróżować do Prisoner's Gate. O, kazrowie, proszę bardzo. Poznajecie tych panów? Zapomniałem dodać punkty, przecież wbiliśmy 10 poziom, teraz możemy używać dwóch tych. No jak to, ok. Shrine, imprisoned by essence, rampage bonuses. Ok, to chyba sobie wypróbujemy. Tutaj widzicie, możemy sobie używać takiego czegoś i to nam daje, że w następnej lokacji będzie coś tam, coś tam. Tutaj będziemy mieli Warband Pack, tutaj mamy Rampage Bonuses, tak więc ciekawa opcja, ciekawa mechanika. A tymczasem jeszcze sobie tutaj dodamy jakiś punkcik. Tutaj Increase Attack Speed, Accuracy Rating, Dexterity Super. Apply. Waypointik, zawsze spoko. Duża grupka kazrów, goatmenów w zasadzie. Wow, się wystraszyłem, silver coin. Podnieśmy sobie to. Co to dawało? Aha, to dawało, to my robiliśmy przepowiednie. Fajna mechanika z tymi przepowiedniami była. Idziemy do babki, która nam mówi na przykład, że coś tam w przyszłości zrobimy i my musimy to wykonać, żeby dostać jakąś tam nagrodę. Ło, kurde, ale duża grupa. Elegancko. Bardzo lubię takie duże grupy. Tu jakiś w ogóle, jakaś babka do ubicia jest. Ciekawsza. Okej, wszystko kwasową chmurą ubite. Zapraszam, zapraszam. Gdzie ona jest? Wow! Faun! Panie, weź się uspokój! Cannot be slowed. But can be killed. Okej, mieczyk. O, to jest chyba ta pani od przepowiedni, dokładnie. Okej, ona będzie czekać w mieście. Armor scrap.
Ona będzie czekać w mieście. Uuu, proszę, mamy kolejną lokację. Ona będzie czekać w mieście i od niej będziemy te przepowiednie brać. The Lower Prison. Przejdźmy sobie. Ło, kurde. To będzie klimatyczna lokacja. Only misery. To będzie klimatyczna lokacja, którą zobaczycie w następnym odcinku, moi kochani. Widzimy się właśnie w tym następnym odcinku. Tylko zobaczcie, tu jest waypoint. Nie ma. Tak więc, tak jak mówiłem, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!